czekać, bo będą te, będą chcieć wybić. Chociaż czemu by takie były? Zobaczymy. Może i tu matka się nie wybierze, a tu matki nie będzie. Ona tu już powinna się wygryźć. Matka już powinna być. No, wyszła na pewno. Już ściema, też i nawet znaku nie ma. Muszę tak wiesz, matka wyjdzie, to już nie szukamy matki nawet. A to kiedy było zaglądane tutaj tego ula ostatnio? A ze 3 dni temu. Około? I spóźniliśmy się, tak? Znaczy nie spóźnimy się, bo tu jest zaznaczone, że tu jest, dlatego tu dajemy tę ramkę jedną, żeby grzały ten czel, żeby nie przeżynać. Po jednej ramce. Dobra. Tu jest matka na pewno, że nie szukamy, bo nie ma czasu na to. Koniec. Nie chcę grzać. Dobra. I poduszeczka. Siedźcie sobie. Pa, pa. Koniec. Tu już nie ma. Tą ramkę idziemy dalej zanieść. Tutaj nie. Nie. Właściwie to tutaj będzie. Tu my nie wkładali. Tu, nie. Tu może czerwić matkę. Zobaczymy tu. Zobaczymy tu. No, tu jest dużo pszczół. I tu matka będzie, to tu pasuje. Włożyć od razu. No jest górno, dużo. Jeszcze nie wyszedł na tecznie. Gdzieś jest jedyną tecznię, jeszcze się nie wygryzł na środku. No i to nic. To nic. No 3 dni temu, no to one 3 dni do tyłu, to dzisiaj aby to się wygryzie. To tą ramkę można tu spokojnie walnąć. Niech one się ogrzewają ten czerwony. No. To jest inny system pracy pszczelarza. Niż w książkach. Nie, to nie ale ma czym mówić. Tutaj nie zajmujemy się miodem, tylko matkami. Tak, tylko. A inaczej pracowałby pszczelarz, który zajmuje się miodem, tak, nie? Tak. Muszę. Czego szukamy? A patyczkę. Tu, bo to są otwory po to, żeby jak stosuje się nadstawki, to ramkę co drugą taką się robi i dopiero nadstawkę się ładuje na miód. Krótszą, malutką, niską na miód. No ja się nie nastawiam. Aha, na tym. Tak. Dobra. Teraz idziemy dalej matki ciągnąć. Aha, tą pudełko z matkami muszę wziąć. Gdzie to tu? Teraz poszukam. Bo to byliśmy... Na rynience były. Chyba, żeby słońca nie było, mówię, bo spalić. Aha, bo tam później przełożył panią. No. To jest problem. Kurde, można się pogubić. To jest problem właśnie. Mówiłem, że weźmiemy tą matkę, nie? A nie przykleiliśmy ją, czy nie, ona została... Na rynience kładłem, nie? Tak? Tu na rynience gdzieś kładłem. Kurde, to przezroczyste pudełko przecież było. No właśnie, oni się kamerą zdjęcia porobili. My tam w tyle nie byli. Ja jeszcze panu mówię, weź tam to pudełko. Gdzie my tu byli ostatnio? Tam my matkę szukali, tam my byli. Bo tu już nie zaglądali. Na rynience. Cholery, no chyba nie zleciała. No, przecież... no ja tak nieraz gubię matki czerwiące, 5 sztuk. Znalazłem za tydzień. I wpadłem na słońce i wszystkie zniszczyłem. No to diabła. Gdzie są te matki? Kurde matka. No niemożliwe. Na rynience tak zostawiam.
zabrali. To jest niemożliwe, no.